Moi drodzy, witam Was po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku Fundamentów, Fundamentów Wiary. W ostatnim odcinku mówiliśmy o chrzcie, a teraz powiemy, no właśnie nie powiem Wam o czym powiemy, natomiast zadam Wam pytanie: Mianowicie, jakie są powody do radości? Jakie są powody do radości? Być może pytanie mi się oczywiste, a być może dziwne. No na pewno w życiu każdego człowieka są takie momenty, kiedy odczuwamy radość. Na pewno powodem do radości jest na przykład ukończenie szkoły, albo podwyżka w pracy, albo awans, albo często zakup nowego samochodu, wstąpienie w związek małżeński. No wtedy ludzie się cieszą, wtedy ludzie się cieszą. To są powody do radości. Ale, zdaniem Jakuba, który jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu, jest jeszcze jeden powód do radości, i pozwólcie, że teraz Wam ten fragment listu Jakuba przeczytam, żebyście się dowiedzieli, jaki to jest powód. Jakub pisze tak, bracia moi. Przyjmujcie z wielką radością różne doświadczenia, jakie was spotykają. Co to są doświadczenia? No to jest dokładnie odwrotność tego, o czym mówiłem przed chwilą. Doświadczenia to są takie wydarzenia w naszym życiu, dla których, yy, które dla większości kojarzą się z czymś przykrym, a więc zwolnienie z pracy, a więc nieukończenie szkoły, a więc jakaś choroba. A więc wypadek, a więc to, że się ludzie od nas odwracają, że tracimy przyjaciół, że czujemy się osamotnieni, że czujemy się zranieni to wszystko są doświadczenia zniechęcenie, bo się bardzo staramy, ale nie idzie albo takie przyklapnięcie w życiu czujemy się wypaleni, zrezygnowani z jakiegoś powodu. To wszystko są doświadczenia, ciemne doliny, przez które Bóg nas prowadzi. I teraz uwaga. Jakub pisze, że te doświadczenia mamy przyjmować z radością? Nie, on pisze z wielką radością. Tego typu sytuacje, zdaniem Jakuba, a co za tym idzie, zdaniem Pana Boga, bo to Pan Bóg, jest głównym autorem Pisma Świętego. To on natchnął ludzi, aby spisali Pismo Święte. A więc, zdaniem Pana Boga, zdaniem Jezusa Chrystusa, jednym z najważniejszych powodów do tego, żeby się cieszyć, są doświadczenia. No i tutaj możecie być zszokowani, ale jak to? Mam się cieszyć, jeżeli ulegnę wypadkowi, mam się cieszyć, jeżeli przyjaciele się ode mnie odwrócą, Mam się cieszyć, jeżeli w rodzinie źle się dzieje? Mam się cieszyć, jeżeli zachoruję? Tak tutaj jest napisane. Przeczytajcie to jeszcze raz. Przyjmujcie z wielką radością różne doświadczenia, jakie Was spotykają. No i teraz ktoś może sobie zadać pytanie: czy autor tego listu naprawdę wie, co mówi? Z jakiego powodu? Tego typu doświadczenia mają wywoływać u mnie radość. Jakub tłumaczy to w kolejnych dwóch wersach: Mówi tak: Wiedzcie, że próba waszej wiary rodzi wytrwałość, a wytrwałość niech was prowadzi ku dojrzałości, abyście byli w pełni doskonali, bez najmniejszej wady czy skazy. No więc, moi drodzy, Oczywiście cieszę się, że oglądacie ten filmik, cieszę się, że słuchacie moich podcastów, że studiujecie ze mną Pismo Święte. Ale to jest za mało. Dzięki słuchaniu Pisma Świętego, dzięki nauce Biblii, będziecie co najwyżej oczytani, będziecie mieli szeroką wiedzę, ale to jest za mało. Bóg pragnie dla was czegoś więcej. Bóg pragnie, żebyście byli nie tylko wyedukowani, ale żebyście byli wytrwali Bóg pragnie zrodzić w waszym życiu taką cechę ale tej cechy nie da się zrodzić poprzez sumienną lekturę żeby być wytrwałym to trzeba zmagać się z różnymi trudnościami w życiu trzeba się nauczyć przechodzić te doświadczenia i po pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym, pięćdziesiątym doświadczeniu nabieramy coraz większej, ale to coraz większej wytrwałości. Na początku Bóg stawia na naszej drodze jakieś małe doświadczenie, małą próbę. Dla kogoś to może być. No, internet mu wyłączyli, Facebook nie działa, już się denerwuje, prawda? Już, już czuje niepokój w swoim sercu, no ale musi sobie z tym jakoś poradzić. Jeżeli sobie poradzi, jeżeli nie ucieknie, jeżeli nie zrezygnuje, jeżeli nie popadnie w depresję, ale jeżeli sobie poradzi z tą małą trudnością, to będzie znał swoją siłę, znał swoje możliwości i w przyszłości Bóg będzie mu mógł powierzyć większą odpowiedzialność. A jeżeli poradzi sobie z tą większą odpowiedzialnością, to Bóg będzie mu mógł powierzyć jeszcze większą odpowiedzialność. Na przykład będzie to już odpowiedzialność za drugiego człowieka. Bo jak wiecie, Bóg umarł za ludzi i dla Boga ludzie mają szczególną wartość, więc zanim Bóg ci powierzy odpowiedzialność za drugiego człowieka, to musi cię do niesienia tej odpowiedzialności przygotować. Jeżeli będziesz chwiejny, jeżeli będziesz słaby, jeżeli będziesz mało wytrwały, to. Niosąc odpowiedzialność za innych ludzi, sam się możesz osłabić, sam się możesz zgorszyć, ale jeszcze możesz doprowadzić do upadku tych, których prowadzisz. Dlatego Pan Bóg będzie dążył, żeby w Twoim życiu pojawiła się cecha wytrwałości. Bo bez wytrwałości, bardzo trudno cokolwiek w życiu zbudować. Moi drodzy, bez wysiłku, bez wytrwałości. Rosną tylko chwasty. Jeżeli chcecie mieć pole pełne chwastów, to co musicie robić? Nie musicie robić nic. Ale jeżeli chcecie zbudować w życiu coś trwałego, coś dobrego, coś miłego dla Boga, czy to będzie? Dobra rodzina, udane małżeństwo, wspaniała społeczność chrześcijańska, firma, firma, zwykła firma. Czy chcecie się nauczyć grać na skrzypcach, czy chcecie się nauczyć jakiegoś języka obcego? Do tego wszystkiego potrzebna jest determinacja, potrzebny jest wysiłek, potrzebna jest wytrwałość. Bo jeśli chcemy zrobić w życiu coś złego, chcemy po prostu mieć pole całe w fastach, Albo chcemy na przykład popaść w alkoholizm, albo w narkomanię, no to moi drodzy, tutaj nie potrzeba żadnego wysiłku. Zło powiela się samo z siebie. Zło ma taką zdolność do rozprzestrzeniania się, nawet jeżeli nie ma nikogo, kto będzie to zło w jakiś sposób podsycał. Ale jeżeli chcecie, żeby wasze życie obfitowało w rzeczy dobre, to każda z tych rzeczy będzie wymagać wysiłku. Budowa domu wymaga wysiłku, wymaga wytrwałości. Remont mieszkania wymaga wysiłku, wymaga wytrwałości. Wychowanie dzieci wymaga wysiłku, wymaga wytrwałości. Tylko rzeczy złe, tylko rzeczy bezwartościowe, tylko śmieci przychodzą bez wysiłku. Do wszystkiego innego potrzebny jest wysiłek i potrzebna jest Wytrwałość. I tej wytrwałości nie da się zbudować w inny sposób, jak tylko poprzez mierzenie się z trudnościami. Zmierzenie się z jedną trudnością zahartuje nas na tyle, że będziemy w stanie za jakiś czas zmierzyć się z większą trudnością, ponieść w życiu większą odpowiedzialność. Spójrzmy na życie apostoła Pawła. Apostoł Paweł był powołany do tego, żeby głosić ewangelię. No i teraz, jak wam się wydaje, jeżeli ktoś jest powołany przez Boga, jeżeli Bóg go powołuje na misję, na przykład, to jaka jego służba będzie? Usłana różami? No mi się tak kiedyś wydawało, że gdyby Bóg mnie powołał, no to po tym poznam, że jestem powołany, że Bóg mnie będzie prowadził, że mnie będzie chronił, że będzie oddalał ode mnie różne sytuacje, że będzie mi Otwierał drzwi. Nawet kiedyś ktoś mi wyjawił taką zasadę, jak badać, że coś jest wolą Bożą, a coś nie jest wolą Bożą. No więc on mówi: Jak drzwi się będą otwierać, no to znaczy, że to będzie wola Boża. A jeżeli drzwi się będą zamykać, no to znaczy, że Bóg zamyka przed tobą drzwi, to znaczy, że to nie jest wola Boża. No ale potem natrafiłem na ten fragment z listu świętego Pawła do Koryntian, dokładnie z drugiego listu, gdzie apostoł Paweł opisuje, w jaki sposób na co dzień wygląda jego służba? I pisze tam takie słowa. Żydzi pięciokrotnie wymierzyli mi 40 razów bez jednego. Zobaczcie, apostoł Paweł był powołany przez Boga do głoszenia Ewangelii, co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Jezus osobiście Go powołał. W widzeniu, Jezus mu się objawił, więc apostoł był powołany tak, jak żaden z nas nie jest powołany. I nagle okazuje się, że Żydzi wymierzają mu 40 razów bez jednego. Mniej więcej przy 70. razie człowiek tracił przytomność, więc to nie było lekkie przetrzymać coś takiego. Dalej apostoł pisze: Trzy razy byłem bity różgami. Bity rózgami, to nie tam, że tam go raz czy dwa razy zdzielili, po prostu zdarli mu skórę z pleców. Zdarli mu skórę z pleców. Raz kamienowany. Trzykrotnie przeżyłem rozbicie statku. Wyobraźcie sobie, że Bóg powołuje Was na misję do Republiki Czeskiej, do Pragi. I jedziecie tam do Pragi i Bach, wypadek samochodowy z Waszym udziałem. Potem za trzy miesiące wracacie do domu po coś, jedziecie do Pragi, bach, znowu wypadek. Potem za jakiś czas znowu jedziecie do tej Pragi i bach, znowu wypadek. I co byście powiedzieli o swoim powołaniu, o swojej drodze życiowej? No, nie wiem, co wy byście powiedzieli, ale ja osobiście. Zastanowiłbym się, czy ja w ogóle jestem powołany. No bo jeżeli jadę na misję, wydaje mi się, że Bóg mnie powołał, a tutaj nagle ciągle się ze mną rozbija samochód, no to to, to, to znaczy, że coś jest chyba nie tak. Dalej, apostoł pisze: Całą dobę zmagałem się z falami morza, kiedy rozbił się z nim statek. I tam wymienia dalej. Możecie sobie otworzyć jedenasty rozdział drugiego listu do Koryntian, no i od 24 wersetu możecie poczytać, z jakimi przeciwnościami apostoł Paweł się zmagał. Moi drodzy, nawet jeżeli Bóg jest z wami, nawet jeżeli Bóg was powołał, nawet jeżeli Bóg wam błogosławi, nawet jeżeli Bóg wam daje łaskę, to jeżeli będziecie próbować, Zbudować w życiu coś dobrego, coś trwałego, to będą przeciwności. Czy to będzie trwałe, szczęśliwe małżeństwo, czy to będą wspaniale wychowane dzieci, czy to będzie firma, czy to będzie um, wspaniała wspólnota, do której będziecie należeć, czy to będzie nauka gry na pianinie, czy to będzie cokolwiek innego, cokolwiek innego. Jeżeli będziecie chcieli stworzyć, w życiu coś dobrego, to wcześniej czy później natraficie na trudności. Bo szatan jest wrogiem budowania. Szatan jest niszczycielem. On lubi niszczyć. Gdzie się pojawia, gdzie wnika, tam niszczy, tam prowadzi do rozkładu. I nienawidzi, jeśli ktoś wiedziony Bożym Duchem, próbuje coś stworzyć, próbuje coś zbudować. Szatan będzie się starał zniszczyć to w zarodku, już zaraz na początku. Będzie się starał Ciebie zniechęcić do dobrego dzieła. Ale pismo święte mówi, że Jezus pokonał szatana, że Jezus zwyciężył, że szatan, chociaż ma pewną swobodę działania, to jednak nie może pokonać Boga. I ta sprawa już jest rozstrzygnięta. Jeśli Bóg jest po Twojej stronie, to ty jesteś zwycięzcą, nawet jeśli będziesz się musiał zmagać z różnymi trudnościami, z różnymi kryzysami w swoim życiu. Czy to kryzysem małżeńskim, czy to kryzysem zdrowotnym, czy kryzysem w pracy, czy kryzysem w swojej służbie chrześcijańskiej. Nieważne, zawsze, jeżeli będziesz się musiał zmagać z kryzysem, to wiedz, że przed tobą był cały zastęp chrześcijan który musiał przechodzić przez to samo, ponieważ Bóg na to pozwala. Bóg na to pozwala, ale uwaga, on na to pozwala nie bez przyczyny. Bóg po prostu chce cię przygotować do jeszcze większych owoców, do jeszcze wspanialszych dzieł, do jeszcze większych sukcesów. Chce cię przygotować, a Bóg nie może cię przygotować w inny sposób. Jak tylko poprzez wytworzenie w tobie cechy, e, cechy wytrwałości. Bez wytrwałości nie jesteś w stanie zbudować nic trwałego i pięknego w swoim życiu. Bez wytrwałości twoje życie nie wyda żadnego owocu. A nie da się zbudować wytrwałości, jeżeli nie natrafisz na jakiekolwiek przeciwności w swoim życiu. Dlatego, wracając na początek naszych rozważań, przypomnij sobie tę poradę Jakuba: Jeżeli w Twoim życiu pojawia się trudność, którą trzeba przezwyciężyć, to nie załamuj się, nie smuć się, nie popadaj w depresję, ale zacznij się radować, bo to jest zapowiedź czegoś wspaniałego to jest zapowiedź, zapowiedź wspaniałych owoców w Twoim życiu. Bóg zaczął przygotowywać Cię do czegoś wspaniałego. Bóg chce powierzyć w Twoje ręce prawdziwe dobro. Ale chce się też przekonać, czy nie zmarnujesz tego dobra, czy go nie zmarnotrawisz, czy ono nie pójdzie na marne. Chce się przekonać, czy będziesz w stanie go utrzymać. Dlatego musi wzbudzić w Tobie cechę wytrwałości. Bądźcie wytrwali, nie załamujcie się. Kiedy nadchodzą przeciwności, nie rezygnujcie, udajcie się do, swojej, do swojego pokoju, zacznijcie, zacznijcie modlitwę, idźcie na spacer, pomódlcie się, rozpocznijcie post, wołajcie do Pana, On jest z Wami, On jest po Waszej stronie. To, że pojawiają się w Waszym życiu trudności, takie czy inne, to nie znaczy, że Bóg nie jest po Waszej stronie. Bóg był po stronie apostoła Pawła, mimo że w życiu apostoła Pawła były takie doświadczenia i takie trudności, których prawdopodobnie nikt z nas nie doświadczał. Bóg jest po twojej stronie. On za ciebie wydał swojego syna. On postanowił posłać na krzyż swojego syna, żebyś ty miał dostęp do nieskończonych zasobów, którymi dysponuje Bóg. Bóg pragnie dla ciebie dobra. Bóg pragnie tego, żebyś się rozwijał. Bóg pragnie, żebyś wydawał owoce. Bóg pragnie tworzyć w Twoim życiu wspaniałe dzieła, ale do tego potrzebna jest wytrwałość. Dlatego nie rezygnuj, nie rezygnuj, nie załamuj się. Idź. Zobaczysz, że każda ciemna dolina się kiedyś kończy, a kiedy się skończy, zobaczysz w swoim życiu Niebywały wzrost odporności, wytrwałości i takiego przygotowania do stawiania czoła jeszcze większej odpowiedzialności. Tego ci życzę i w międzyczasie zapraszam Cię na naszą stronę www.j1213.org. Znajdziesz tam dużo materiałów. Dzięki którym będziesz mógł poznawać Pismo Święte jeszcze lepiej. Zwłaszcza chciałbym ci po, m, polecić kurs biblijny i podcast biblijny. I Pismo Święte też będzie przydawać ci mądrości. Pismo Święte też będzie cię prowadzić we właściwym kierunku. Będzie cię zachęcać, będzie ci dawać pociechę, również w tych trudnych chwilach, wtedy, kiedy będziesz szedł przez ciemną y, dolinę. Korzystaj z tej pomocy, bo. Bo Biblia została napisana dla ciebie, żeby dawać ci pociechę, żeby dawać ci siłę. Więc sięgaj po tą Biblię. A jeżeli masz ochotę studiować ją razem ze mną, to zapraszam online albo w jednym z naszych klubów biblijnych stacjonarnie. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się, bo potrzebujesz dużo wytrwałości, potrzebujesz dużo dojrzałości, dużo siły to ci będzie potrzebne w twojej wierze, w twoim kroczeniu za Chrystusem, ale będzie ci też potrzebne w życiu osobistym, w życiu zawodowym i w twojej służbie, którą Bóg z pewnością już dla ciebie przygotował. Trzymaj się, a ja trzymam za ciebie, modlę się za ciebie, modlę się za wszystkich słuchaczy i widzów naszego kanału, żeby Bóg was umacniał, żeby was prowadził Żebyście mogli wydawać wspaniałe owoce. Amen.